Witam serdecznie, Maciej Wudzik, WG Kosakowo. Jeszcze część gołębi sobie lata, jest 7.45, czyli latałem 45 minut. O, tam jest taka większa grupa. Tu już siadają. Dzisiaj mają przejść, później jakieś deszcze, burze. Czyli też je będziemy chyba wołać około 11-12, niech wejdą bezpiecznie do środka. Za chwilę pójdę wysprzątać i będziemy karmić. Ale co chciałem mówić. A więc do końca miesiąca jeszcze jest możliwość typowania gołębi. Jeśli ktoś zauważy, że jego gołębia na przykład typowanego nie ma, to jeszcze do końca miesiąca możemy to zmienić. Przypominam, jest to taka dodatkowa, fajna zabawa. No, to jest w tej chwili typów jest w granicach 100, czyli pierwszy gołąb weźmie naprawdę bardzo fajną pulę. Tak jak mówię, do końca miesiąca możemy zgłosić jeszcze gołębia. Już po pierwszym tego nie będę robił, gdyż będę praktycznie wtedy zajmę się tym zmianą i sprawdzaniem tych opłat wszystkich i po prostu będziemy te gołębie, tak jak mówiłem, blokować, które nie są opłacone. Co jeszcze? No i jeżeli ktoś jest chętny, to jak najbardziej zapraszam do typowania. Ewentualnie zmiany typa, jeżeli gdzieś tam widzicie, że swojego gołębia nie ma. Na w tą chwilę brakuje od początku 40 kilku gołębi, czyli myślę, że jest to w miarę bardzo dobrze. Przy ilości 700 chyba tam 60 czy 780 przyjętych, to nie jest źle. Nie jest źle. Może tu być tak, że jeszcze tak jak się zdarzało w innych sezonach, z 2, 3, 4 gołębie po prostu mają uszkodzoną obrączkę elektroniczną i nie odbija je, czyli zobaczymy je dopiero przy pierwszym koszowaniu na antenę. Może się też zdarzyć, że tutaj jest bez obrączki elektronicznej, bo też się tak zdarzyło. Tu jednego widziałem raz, ale to nie wiem, czy to jest nasz, czy to jakiś obcy gołąb młody. Po prostu ciężko go znaleźć. Jednego wyłuskałem, to był z mojego oddziału, a drugiego tutaj chyba że gdzieś odleciał. Czyli to się jeszcze wszystko okaże, ale na tą chwilę 40 kilku gram gołębi brakuje. Czyli przypominam, ostatnie dni, jak już na typowanie, bardzo fajna dodatkowa nagroda. Myślę, że jak to wszystko policzymy, będzie koło dychy, czyli 10 tysięcy. Mówię, pieszo nie chodzi, można się pobawić. I to wszystko. No, od mówię, następnego tygodnia intensywne treningi. Pierwsze wywózki chciałbym zrobić między 10 a 15, no i później jechać dosyć ostro, zrobić im z 4-5 takich krótszych treningów, później jeden dłuższy, no i loty konkursowe. Do usłyszenia. Dobry lot.